Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Magik. Ostatnio, jak wiecie, dość dużo jest mówiono o następnej części Battlefielda. Jedni oczywiście chcą drugą wojnę światową, inni chcą Bad Company. No ale jeśli informacje, które ukazały się w niedzielę, są prawdziwe, no to w końcówce 2016 roku zobaczymy Battlefield 2143. I nie są to jakieś nowe i niespodziewane informacje, które przewróciłyby nasz świat do góry nogami, ponieważ pewne wskazówki czy drobne przecieki już z tamtego roku sugerowały właśnie taką produkcję. Ja kiedyś zrobiłem nawet o tym materiał w oparciu o easter eggi, które są w grze, więc jeśli nie oglądaliście, a jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam do kart, które są dostępne w filmie. No i te informacje, które wyciekły wczoraj, a raczej zostały ujawnione w jednym z maili, w którym pewien playtester, który testował grę dla DICE, ujawnia kilka dość, moim zdaniem, pikantnych szczegółów dotyczących detali gry, jej nazwy, a także broni, pojazdów, planów DLC oraz ekskluzywnych umów pomiędzy EA DICE i Xboxem, dzięki której oczywiście posiadacze Xboxa będą mieli dodatki miesiąc wcześniej niż gracze na PC czy PlayStation 4. No i zanim oczywiście zacznę wam mówić te wszystkie szczegóły, chciałbym dodać na samym początku, że nie jest to żadna informacja potwierdzona, oficjalna, czy jest podparta jakimś solidnym dowodem w postaci zdjęć, gameplayu. No i oczywiście może okazać się jedną wielką mistyfikacją, czy nawet trollowaniem, no ale skoro mój kanał zajmuje się właśnie wiadomościami ze sceny Battlefielda, no to postanowiłem się tą informacją z wami podzielić. A więc w tym mailu nasz pan X, bo tak w sumie chyba nazwiemy naszego bohatera, opisuje, jak wraz z setką innych testerów, graczy, został zaproszony do studia DICE do Sztokholmu na testowanie gry, które odbyło się w lecie 2015 roku. I było to oczywiście testowanie gry, która była jeszcze w bardzo wczesnej fazie produkcji, a która miała się później ukazać w 2016 roku. No i według relacji kryptonim nadany tej grze był to Armageddon, czyli informacje, które ja kiedyś wynalazłem na stronie IMDb, w pewnym stopniu to potwierdzają. No ale nie zawracałbym sobie jednak tym tytułem głowy, ponieważ wiadomo, jest to tytuł roboczy, który ma i tak ponoć zostać zmieniony. No ale co jest interesujące, to jest opis map, jaki znajdujemy w mailu, a dokładnie dwóch map, ich rozmiaru oraz także tematyki, jaka znajduje się na tej mapie. No i jedna z nich jest w stylu zimowym, coś w rodzaju operacji Zamieć, jaką mamy w Battlefield 4, na której są rozbite futurystycznie wyglądające namioty oraz także mała placówka, która znajduje się na zboczu góry. No ale co jest w tym ważne, to wielkość, która naprawdę zadziwiła naszego testera, który stwierdził, że była ona naprawdę ogromna, nawet jak na standardy dla produkcji Battlefielda, ponieważ znajdowało się na niej aż 9 flag. Drugą mapę, którą opisuje nam pan X, jest to Londyn, lub przynajmniej w jego mniemaniu był to Londyn, na której znajduje się wieża, którą oczywiście możemy sobie wysadzić, tak jak jest to na oblężeniu Szanghaju, czyli mamy powrót niesławnego Levolution, ale tym razem jest on lekko usprawniony, ponieważ tym razem budynek może się zawalić na 8 różnych sposobów, w 8 różnych kierunkach, w zależności od tego, którą z podstaw wysadzimy. Nawet po wysadzeniu walki wciąż mogą toczyć się na 4 kondygnacjach. Co jest też bardzo warte uwagi, to z każdą nową grą mapa posiada także różne pory dnia oraz różne warunki pogodowe, czyli coś nowego i myślę, że naprawdę dość interesującego, ponieważ mapy za każdym razem, mimo że jest to ta sama mapa, będą wyglądały inaczej, no i prawdopodobnie też będzie się na nich grało troszkę inaczej. Na tym nie koniec, bo na innej, niestety tutaj nie podaję jakichś konkretnych szczegółów w swoim mailu, możemy zawalić most, który całkowicie odcina drogę pojazdom, a jedyne drogi do dalszej części tej lokalizacji, tej lokacji, są to małe kładki, przez które przedostać się może tylko piechota. Jak już jesteśmy przy piechocie, to nasz pan opisuje nam jedną klasę, niestety tylko jedną, medyka, ponieważ jak twierdzi, inne klasy, ku oczywiście mojemu zdziwieniu, nie były dla niego w tym teście dostępne
I muszę dodać, że jest to dla mnie naprawdę bardzo dziwne, zważywszy na fakty testowania gry. No ale co jest warte uwagi, że jest mowa o 5 postaciach do wyboru, więc możliwe jest to, że jest to powrót fizycznego dowódcy, a którego fakt DICE po prostu chciała ukryć przed testerami. No i tu mam dla Was taką małą informację, którą na pewno przyjmiecie z wielką ulgą. Nasz żołnierz nie posiada odrzutowego plecaka, jak wielu z Was się tego obawiało. Fizyka postaci, którą mamy w Battlefield 4, została nam w miarę zachowania, a na wyposażeniu do dyspozycji miały granat, karabin szturmowy, który wyglądem przypominał M416, pistolet o nazwie C21 oraz futurystycznie wyglądający defibrylator oraz strzelbę typu Airburst. Nasz X opisuje także kilka pojazdów, z którymi miał do czynienia w trakcie testów. Oczywiście lewitujące czołgi, coś na wzór Lewko, które są dostępne w dodatku Ostateczna Rozgrywka, z tą różnicą, że ich wieżyczki mogły się obracać osobno. No i na wyposażeniu miały także czasowy boost prędkości oraz można było sobie dobrać w dodatkach wyposażenia urządzenie, które mogło wspomagać szybszą regenerację zdrowia pojazdu, oczywiście pociski przeciwpancerne oraz super szybki karabin maszynowy. Jak na Battlefield 2140 przystało, mamy także dostęp do mechów, które w uzbrojeniu mają działka 25 mm, które są zamontowane po obu stronach, posiada także toły, no ale tutaj jest lekka różnica, ponieważ są dwie wersje dostępne i jedna z nich może być wystrzelona w ziemię i dopiero po naciśnięciu jednego ze spustów będzie zdetonowana. Oprócz tego naszego mecha można było wyposażyć także w rakiety kierowane telewizyjnie lub ciężki karabin maszynowy umieszczony na samym szczycie pojazdu. Jest także mowa o Vitolu, czyli przyszłościowej wersji Apacha, która była uzbrojona w 30 mm działka, oraz także są dostępne wersje transportowe wyposażone w karabiny maszynowe po obu stronach maszyny. Mamy także kilka słów o pojazdach, tym razem transportowych naziemnych. One są coś na wzór Armtraka, uzbrojone są w wyrzutnie mikrorakiet oraz wyposażone są w pole elektryczne, które poraża wrogą piechotę, jeśli znajdzie się w pobliżu naszego pojazdu. Niestety nie jest opisane, czy jest to wyzwalane automatycznie, czy przy naszej ingerencji, ale co jest ważne, jest niesamowicie opancerzony, ponieważ wymagał aż 5 rakiet do jego unicestwienia. Oczywiście jest też powrót opelotki, ale tym razem jest ona mniej OP, albo przynajmniej tak twierdzi nasz Pan X, ponieważ kule mają mniejszą prędkość przy wystrzeleniu, jest także mniej opancerzona i nie jest tak celna. Owszem, tą celność można jej poprawić, mocując ją do ziemi, ale w tym momencie staje się ona stacjonarna i szybko można ją zniszczyć z powodu słabego pancerza. Fani jetów również będą zadowoleni, ponieważ myśliwce pojawią się z powrotem w grze, jednak będzie troszkę im zmieniona fizyka lotu. Nie będzie to 313, ale będzie to fizyka przypominająca War Thunder, co czyni jej jeszcze bardziej zwrotne i łatwiejsze w manewrowaniu, a co jest jeszcze warte wspomnienia, jest to, że samoloty mogą startować poziomo i unosić się w miejscu nad ziemią. Jest także mała wzmianka o trybach gry. Oczywiście jest powrót trybu Tytan, który był zresztą sztandarowy dla tej odsłony, a dla tych, którzy nie wiedzą, ponieważ nie grali w poprzedniej części, jest to tryb, jaki mamy w Battlefield 4 o nazwie Atak na Lotniskowiec. Podobno tryb ma być lekko zmieniony niż był w poprzednich częściach, bo na ziemi będą umiejscowione punkty przejęcia, które kontrolują rakiety zwalczające pociski kierowane na naszego Tytana i podobno liczba graczy na serwerze także ma ulec zmianie i będzie można grać w 80 osób. Podobno są plany na serwery z liczbą graczy do 120, no ale standardowo dla tego trybu, w trybie też bety, ma być to tylko podobno 80 osób. Cała gra ma mieć od 5 do 6 DLC, ma mieć ponad 15 dodatkowych broni oraz pojazdów, a także około 10 darmowych map. Jak dla mnie brzmi naprawdę świetnie i mówiąc szczerze, nie mogę się doczekać, bo fabuła czy nawet sama tematyka Battlefielda już od dobrych kilku lat prosi się o zmiany i mimo, że nie miałem okazji grać w poprzednią część, czyli 2142, ja jestem jak najbardziej na tak. I zdaję sobie sprawę, że wśród oglądających są i fani Battlefield Bad Company oraz II wojny światowej i także tacy, którym przyszłość kojarzy się z laserami,
jetpackami, czy innymi rzeczami, które są rodem ze Star Wars, czy Koda, no i mają pewne obawy, czy nawet niechęć do obsadzenia następnej części w przyszłości, ale powiem wam jedno, że jeśli DICE uda się odtworzyć klimat z tej kultowej gry, to dostaniemy wreszcie prawdziwego Battlefielda, o którym od dłuższego czasu marzą fani tej serii i na pewno nie będziecie zawiedzeni. A jeśli naprawdę się boicie i macie obawy, wpiszcie sobie na tubie Battlefield 2142, zobaczcie sobie cały gameplay, jakie są dostępne i stwierdzicie sami, że będzie to naprawdę bardzo fajna gra. Co zaś się tyczy całej treści maila, powiem wam tak, traktujmy go na razie jako plotkę aż do oficjalnych zapowiedzi, ponieważ tak jak mówiłem na samym początku materiału, jest to informacja jeszcze niepotwierdzona oficjalnie, a takie zawsze trzeba brać z przysłowiową szczyptą soli, żeby później nie było, że ktoś powiedział, że został wprowadzony w błąd. Także to by było na tyle w moim materiale, mam nadzieję, że on się podobał. Ja już się z wami żegnam, piszcie swoje zdania i opinie w komentarzu. Dziękuję oczywiście za czas spędzony ze mną, no i do zobaczenia w następnym materiale.